Tak, czytamy wasze komentarze. W Ekstraklasie było zdecydowanie więcej szalonych spotkań i dzięki wam wracamy z drugą częścią. Dziś wasze top 10 szalonych meczów Ekstraklasy. Tomasz Jodłowiec, ależ gol w samej końcówce na wagę zwycięstwa, na wagę Mistrzostwa Polski dla Piasta Gliwice. Jakub Wójcicki dokonuje niemożliwego, Jagiellonia w kilkadziesiąt sekund wygrywa przegrany mecz. Cafu zdobywa drugą bramkę w meczu, Legia wyszarpuje zwycięstwo i idzie po Mistrzostwo Polski. Zaczynamy, to jest wasze top 10 szalonych meczów Ekstraklasy. Pochmurne majowe popołudnie. Na trybunach m.in. selekcjoner Jerzy Brzęczek i trener Krakowi Michał Probierz. Stadion w Gliwicach wypełniony niemal do ostatniego miejsca. Nic dziwnego, Piaste w rundzie mistrzowskiej sezonu 2018-2019 włącza się w walkę o tytuł. Drużyna, która rok wcześniej dopiero w ostatniej kolejce uratowała się przed spadkiem, tym razem przed 35. serią gier ma już tylko punkt straty do prowadzącej Legii. A przecież po 30 kolejkach miała ich aż 7 mniej. Gliwicz prowadzeni przez Waldemara Fornalika tamtej wiosny grają pięknie i skutecznie, ale Jagiellonia Białystok też ma o co walczyć. Wciąż ma szansę na europejskie puchary. Długo utrzymuje się bezbramkowy remis. Wreszcie doliczony czas gry pierwszej połowy. Gerard Badia z lewej strony przed bramkę. Joel Valencia wślizgiem. Jakimś cudem piłka nie wpada do siatki. Piaste gra dalej. Piłka jest już poza polem karnym. Jeszcze wrzutka w szesnastkę na głowę Jakuba Czerwińskiego, ale wciąż bez gola. Jednak sędzia Jarosław Przybył wraca do poprzedniej akcji. Analiza VAR i na powtórce dokładnie widać, że piłka całym obwodem przekracza linię bramkową. Piast obejmuje prowadzenie. To już druga połowa. Obie drużyny mają swoje sytuacje, ale wynik długo się nie zmienia. Dopiero 4 minuty przed końcem Marko Poletanowicz wpada w pole karne i jest faulowany przez Aleksandra Sedlara. Znów VAR i znów nie ma wątpliwości. Rzut karny. Znakomita okazja dla gości, aby wywieźć z Gliwic punkt. Do piłki podchodzi Jesus Imaz. Imaz strzela, Jakub Szmatuła jest blisko udanej interwencji, ale mamy remis. 1-1. Piast jednak nie rezygnuje, nie poddaje się i rusza do ataku. To już doliczony czas gry. 91. minuta. Tomasz Jodłowiec do Jorge Felixa. Ten nie wykorzystuje znakomitej okazji, ale Jodłowiec ponownie dopada do piłki. Co za gol, co za uderzenie, co za wielka radość w Gliwicach. Piast znów prowadzi. Na boisko w szale radości wbiega nawet trener Waldemar Fornalik. Popatrzmy na tę akcję raz jeszcze. Idealne uderzenie i w taki sposób Tomasz Jodłowiec, pięciokrotny mistrz Polski z Legią Warszawa, wypożyczony z tego klubu do Piasta, mieści piłkę tuż pod spojeniem słupka z poprzeczką i wprowadza Gliwiczan na pozycję lidera Ekstraklasy kosztem Legii. Piast ma szansę na niespodziewany, historyczny sukces, na pierwsze Mistrzostwo Polski. Coś, co jeszcze niedawno wydawało się być nierealne, jest na wyciągnięcie ręki. Ale oto kolejny rzut karny dla Jagiellonii. Kibice i piłkarze Piasta w ciągu kilkudziesięciu sekund z nieba spadają do piekła. Po raz kolejny do piłki podchodzi Jesus Imaz. Tym razem Hiszpan wybiera drugi ruch bramki, znów jego intencje odczytuje Szmatuła i wow, broni! Interwencja na wagę 3 punktów, jak się później okaże, interwencja na wagę Mistrzostwa Polski. Znów szalona radość w Gliwicach. Ten mecz kibice Piasta zapamiętają jako spotkanie, które przesądziło o mistrzostwie. To było 6. zwycięstwo piłkarzy Waldemara Fornalika z rzędu. Tydzień później całe Gliwice świętowały największy sukces w historii klubu. Sezon wcześniej to Jagiellonia walczyła o mistrzostwo i w 28. kolejce w roli lidera Ekstraklasy podejmuje Arkę Gdynia. Jest zdecydowanym faworytem, ale Luka Zarandia ucieka Giermę i sędzia Mariusz Złotek dyktuje rzut karny. Jedenastkę na gola zamienia Mateusz Szwoch i ucisza trybuny w Białymstoku. Jaga atakuje, ale długo bezskutecznie, jak nie w słupek, to na posterunku jest Paweł Steinbors. Wreszcie 5 minut przed przerwą ładna akcja lewą stroną i do siatki trafia Roman Bezjak. Remis 1-1. Po przerwie Jaga wciąż ma przewagę, ale Arka znów zaskakuje. Błąd obrońców gospodarzy wykorzystuje Mateusz Szwoch. Szwoch! Piękne techniczne uderzenie w samo okienko. I tak strzela swojego drugiego gola tego dnia. 2-1. Arka prowadzi. Jagiellonia znów musi odrabiać straty.
podopiecznym trenera Ireneusza Mamrota nie wychodzi to za dobrze. Już doliczony czas gry, a lider Ekstraklasy wciąż przegrywa na własnym stadionie. Steinbors dokonuje w bramce cudów. Od sensacji dzieli nas kilkadziesiąt sekund. Na pole karne Gdynian wpada nawet bramkarz białostoczan Marian Kelemen. Czwarta minuta dodatkowego czasu. I tak, wreszcie euforia w Białymstoku. Łukasz Burliga w polu karnym odnajduje się jak rasowy napastnik i doprowadza do remisu. Ale to jeszcze nie koniec meczu, to nie koniec emocji. Sylwian Sheridan, świetne przyjęcie, objeżdża Michała Marcjanika, zagrywa przed bramkę i gol! Jakub Wójcicki dokonuje niemożliwego. W ciągu 60 sekund, w doliczonym czasie gry, Jagiellonia odrabia straty i wygrywa przegrany mecz. Co ciekawe, dla bohaterów tego spotkania Burligi i Wójcickiego były to jedyne trafienia w tym sezonie, ale za to jak ważne. Trener Arki Leszek Ojrzyński nie może uwierzyć w to, co się stało, a Michał Nalepa powie po tym meczu: nie wiem, czy to się dzieje naprawdę. Rzeczywiście, Arka w Białymstoku przegrywa w nieprawdopodobnych okolicznościach. Jaga pozostaje liderem, ale na koniec sezonu walkę o tytuł przegrywa z Legią Warszawa. A Legia w 35. kolejce tamtego sezonu już jest liderem. Nad Jagą ma wtedy 3 punkty przewagi. Do stolicy przyjeżdża świetnie spisująca się Wisła Płock Jerzego Brzęczka. Początek zgodnie z planem. Tomasz Dene myli się przy wyjściu na przedpolaka. Full daje gospodarzom prowadzenie. Długo wynik się nie zmienia. Legia oddaje pole rywalom. Wisła ma przewagę i gra lepiej, ale świetnie dysponowany jest Arkadiusz Malarz. Gol dla Wisły wisi w powietrzu, ale wtedy Marko Weszowicz świetnie przechwytuje piłkę, podaje, a Michał Kucharczyk trafia na 2-0. To Legia niespodziewanie podwyższa prowadzenie. Kuchy King znów bohaterem łazienkowskiej, a na boisku pojawił się chwilę wcześniej, zmieniając słabo spisującego się Eduardo. Legia nie zachwyca, ale jest do bólu skuteczna. Wydaje się, że jest już po meczu, ale nic z tych rzeczy, to dopiero początek emocji. Semir Stilic dośrodkowuje z rzutu rożnego. Alan Uryga strzela kontaktowego gola. Chwilę później sytuacja Legii komplikuje się jeszcze bardziej, bo drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką ukarany zostaje Mauricio. Gospodarze ostatnie minuty muszą grać w dziesiątkę, ekipa z Płocka jest coraz bliżej do prowadzenia do remisu. I tak, ależ przepiękny wolej i Malarz bez szans. Kamil Biliński, Wisła Płock od wyniku 0-2 do remisu 2-2 i to przy Łazienkowskiej. Legia zrywa się jednak jeszcze raz do walki. 4 minuty do ostatniego gwizdka. Przed własnym polem karnym piłkę traci były legionista Dominik Furman. Znów przechwyt Weszowicza na lewo do Szymańskiego. Słupek, ale na miejscu jest zamykający akcję Cafu. To jego druga bramka tego dnia, bramka na wagę 3 punktów, bramka, która przybliża Legię do zdobycia tytułu. Piłkarze Dana Klafuricza pokonują Wisłę Płock 3-2 i na koniec sezonu sięgają po mistrzostwo. Mimo porażki zawodnicy Wisły też mają powody do zadowolenia. Kończą sezon na wysokim 5. miejscu, a trener Jerzy Brzęczek zostaje selekcjonerem reprezentacji Polski. Brzęczek w roli trenera biało-czerwonych zastąpił Adama Nawałka. My cofamy się do czasów, gdy Nawałka prowadził jeszcze Górnika Zabrze. Górnik sezon 2013-2014 rozpoczyna bardzo dobrze. Z 9 meczów Zabrzanie przegrywają tylko jedno spotkanie. U siebie są niepokonani. W 10. kolejce do Zabrza przyjeżdża Zawisza, który też spisuje się tej jesieni całkiem nieźle. Od pierwszego gwizdka wiadomo, że to będzie niesamowite widowisko. Już w 5. minucie rzut karny. Vasconcelos i Ryszard Tarasiewicz może świętować. Zawisza obejmuje prowadzenie. To już 5. bramka Portugalczyka w tamtych rozgrywkach, ale akurat w tym spotkaniu jeszcze w pierwszej połowie musi opuścić boisko z powodu kontuzji. W ekspresowym tempie odpowiada Rafał Kosznik. Po zaledwie 8 minutach mamy remis 1-1. Na kolejną akcję przychodzi nam trochę poczekać, ale było warto. Mateusz Zachara dopada do piłki przed polem karnym. Ależ gol, ależ piękne uderzenie! Dopiero w powtórce widać, jak dużej rotacji dostaje piłka po tym strzale. Zachara rozgrywa najlepszy sezon w karierze, a jego dobra gra poskutkuje kilka miesięcy później powołaniem od Adama Nawałki do reprezentacji Polski. Na razie jednak Górnik odrabia straty z Nawiązką i prowadzi z Zawiszą 2-1. To już znakomite, prostopadłe podanie. Wahan Gheorghiu wychodzi sam na sam. Jest faulowany przez Pawelsa Steinborsa. Drugi tego dnia rzut karny dla Zawiszy. Sebastian Dudek. I 11 wykorzystana. Remis 2-2.
Ale znów Górnik bardzo szybko ma okazję na odpowiedź. Mariusz Przybylski marnuje jednak rzut karny. Rezultat się nie zmienia i tak aż do doliczonego czasu gry. W dosłownie ostatniej akcji meczu bydgoszczanie całą jedenastką bronią się w swoim polu karnym. Zabrzanie ładnie rozgrywają piłkę na prawej stronie, ale długo z tego nic nie wychodzi. Wreszcie dogranie na piąty metr, a tam Radosław Sobolewski! Zapewnia zwycięstwo Górnikowi 3-2. Były reprezentant Polski, czterokrotny mistrz kraju z Wisłą Kraków, tylu goli, co w barwach Górnika nie strzelał nigdy wcześniej. W sezonie 2013-2014 trafia w ekstraklasie do siatki rywali aż 7 razy. Ta bramka bardzo uradowała kibiców w Zabrzu i trenera Adama Nawałkę, który wkrótce potem został ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski. Broniący tytułu, ale słabo spisujący się jesienią Lech Poznań kontra lubiąca sprawiać niespodzianki Termalika Brukbetnie Ciecza. To pierwsza wiosenna kolejka sezonu 2015-2016. W przerwie zimowej kolejosz się wzmocnił trener Jan Urban. Do pierwszej jedenastki wstawia więc Wladimira Bołkowa i Nikiego Bile-Nielsena. W debiucie lepiej spisuje się ten drugi, chociaż w przyszłości z Duńczykiem będzie mnóstwo problemów. Zanim jednak Nielsen, to prowadzenie gospodarzom daje Szymon Pawłowski, który wykorzystuje dobre podanie od Karola Linettego. Niki Bile podwyższa na 2-0 po pięknym wykończeniu akcji, potężnym strzale pod poprzeczkę. Ale nie jest tak, że piłkarze z Niecieszy są tylko tłem. Jeszcze przed przerwą kontaktowego gola strzela Wojciech Kędziora. Ten sam napastnik zaraz po przerwie doprowadza do remisu. To jedyny dublet Kędziory w Ekstraklasie, a w Poznaniu konsternacja. Lech prowadził z Termaliką już 2-0, a tylko remisuje 2-2. Ale Kędziora nie będzie bohaterem tego starcia, bo Karol Linetty znów podaje do Szymona Pawłowskiego. Nie ma spalonego, Pawłowski kładzie bramkarza i tak zdobywa swoją drugą bramkę tego dnia. Kolejosz znów przejmuje kontrolę nad meczem, chociaż Termalika walczy do samego końca, ma więcej z gry, oddaje więcej strzałów i stwarza więcej sytuacji podbramkowych. Jan Urban 2 minuty przed końcem ściąga Nielsena i wprowadza 19-letniego Dawida Kownackiego. To się nazywa trenerski nos. Chwilę później, zamiast wyrównania, szansa na powiększenie przewagi dla gospodarzy, bo w polu karnym faulowany jest Darko Jeftić. Na 11 metrze piłkę ustawia Kownacki i pokonuje Krzysztofa Pilarza. Drużyna z Poznania prowadzi już 4-2, a w doliczonym czasie gry Kownacki dobija ekipę z Niecieczy. Przyjęcie może nie idealne, ale w sumie niezła z tego akcja. To już trzeci piłkarz w tym meczu, który strzela 2 gole. Ten wyjątkowej urody. To było bardzo efektowne i efektywne kilka minut, które Kownacki spędza na murawie. Lech wygrywa z Termaliką 5-2, chociaż ten mecz był bardziej wyrównany niż wskazuje na to rezultat. Ponad 23 tysiące kibiców wybrało się na stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie we wrześniowy wieczór 2018 roku. Dla Wisły rozgrywki 2018-2019 były pełne wzlotów i upadków, także na boisku, ale akurat jesienią piłkarze Białej Gwiazdy dawali swoim kibicom mnóstwo frajdy. Po rozbiciu Lecha w Poznaniu 5-2 czy Górnika Zabrze u siebie 3-0 do Krakowa przyjeżdżał niepokonany ówczesny lider Lechia Gdańsk. W tym meczu po prostu musiało paść dużo goli. Rozpoczyna już w 6 minucie Patryk Lipski. Niezbyt mocne uderzenie z rzutu wolnego, ale piłka odbija się od ustawionego w murze Jesusa Imaza. Przechodzi po rękawicach Mateusza Lisa i znajduje drogę do bramki. Lechia przyjechała do Krakowa po 3 punkty i szybko zaczyna ten plan realizować. Ale Wisła potrafi grać naprawdę cudownie. Popatrzcie na tę akcję! Wow, ależ cudowna wymiana podań, obrona Lechii zupełnie pogubiona i ostatecznie to Zdenek Ondraszek pakuje piłkę do siatki. Zobaczmy raz jeszcze, Maciej Sadlok w kierunku pola karnego, Ondraszek przepuszcza piłkę do Imaza, Hiszpan cudnie odgrywa do Ondraszka, Czech ponownie do Imaza, ten niedobrze trafia w piłkę i sytuację ratuje Michał Nalepa, ale tylko na moment, Wisła doprowadza do wyrównania. Jeszcze przed przerwą Marcin Wasilewski fauluje Artura Sobieka i Lechia ma rzut karny. List jest bliski udanej interwencji, ale to Flavio Pańszą się cieszy. Gdańszczanie ponownie prowadzą w Krakowie, uradowany także trener Piotr Stokowiec. Jeszcze w doliczonym czasie gry pierwszej połowy przenosimy się na pole karne Lechii. Jakub Bartkowski w tym szalonym meczu ponownie doprowadza do wyrównania. W powtórce doskonale widać, że Duszan Kucjak nie sięga piłki, a już za jego pleców, czyli za linii bramkowej, wybijają Flavio. Do przerwy Wisła Lechia 2-2. Po przerwie inicjatywę przejmuje Biała Gwiazda, wrzutka z lewej strony i Dawid Kort!
Jego strzał głową odbija się jeszcze od Filipa Mladenowicza i myli Kucjaka. Po raz pierwszy w tym spotkaniu to Wisła wychodzi na prowadzenie. Jest 3-2. Ale popatrzcie na to, Mateusz Lis wykopuje piłkę spod własnej bramki, ta leci bardzo daleko. Mija znów nieco zagubionych obrońców Lechii i trafia pod nogi Rafała Boguskiego. Ten uderza w kierunku bramki, a akcję wykańcza Kamil Wojtkowski. W szalonym meczu w Krakowie, szalona radość kibiców Wisły, 4-2. Dla Wojtkowskiego był to pierwszy kontakt z piłką, dosłownie kilkanaście sekund wcześniej pojawił się na murawie. Ale to oczywiście nie koniec emocji. Chwilę później rzut karny dla gospodarzy. Sadlok i Kucjak broni. Lechia wciąż jest w grze. Czas jednak na rzut rożny po tym obronionym rzucie karnym i tym razem Kucjak bezradny. Zwycięstwo Wisły nad Lechią 5-2 pieczętuje Rafał Boguski. Dreszczowiec, jakiego nie widzieliście od lat, najbardziej niesamowita ostatnia kolejka, dwumecz o Mistrzostwo Polski. Tak, 37. serię gier w sezonie 2016-2017 zapowiadają media. 4 czerwca o 18.00 Legia podejmuje w Warszawie Lechię Gdańsk, a Jagiellonia gości w Białymstoku Lecha Poznań. Cała czwórka ma szansę na tytuł. W najlepszej sytuacji jest prowadząca w tabeli Legia, ale w przypadku jej potknięcia i Jadze i Lechowi potrzebne są 3 punkty. Goście rozpoczynają bardzo efektownie. Ładna, szybka akcja. Maciej Makuszewski do Radosława Majewskiego. Ponad 19 tysięcy kibiców w Białymstoku milknie. Przed przerwą kolejna cudna akcja przyjezdnych. Fenomenalna asysta Darko Jeftnicza i tym razem w roli egzekutora Łukasz Trałka. Lech prowadzi z Jagiellonią w Białymstoku 2-0 i nasłuchuje wieści z Warszawy. Tam do przerwy 0-0. Ale jeśli kibice kolejorza mieli nadzieję, że ich piłkarze swoje zadanie już wypełnili, to nic bardziej mylnego, bo po przerwie do ataku rusza drużyna Michała Probierza. Wreszcie 13 minut przed końcem bramka kontaktowa, jej autorem Jacek Góralski. To jednak jeszcze nie koniec. 3 minuty przed ostatnim gwizdkiem Sinan Sheridan do wprowadzonego chwilę wcześniej Karola Świderskiego. Ten przytomnie do Arvidasa Novikovasa, a Litwin do bramki! Euforia w Białymstoku. Jagiellonia odrabia dwubramkową stratę, doprowadza do remisu 2-2, wraca do wyścigu o Mistrzostwo Polski. Do tego przez ostatnie minuty gospodarze grają z przewagą jednego zawodnika, bo czerwoną kartkę otrzymuje Jeftnicz. Mecz Legii z Lechią w stolicy kończy się bezbramkowym remisem, a spotkanie w Białymstoku wciąż trwa. Jagiellonia potrzebuje jeszcze jednego gola, żeby zostać mistrzem Polski. Piotr Tomasik, piłka meczowa, akcja na wagę mistrzostwa i minimalne pudło. Było tak blisko zwycięstwa i zdobycia przez Jagę tytułu. Swoją szansę ma też osłabiony Lech, ale Majewski uderza z rzutu wolnego tuż nad poprzeczką. Ostatni gwizdek. Już wiadomo, z mistrzostwa cieszy się w Warszawie Legia, ale Jagiellonia jest wicemistrzem. Lech zajmuje 3. miejsce w tabeli. Czegoś takiego w piłce jeszcze nie widziałem, powie po tym meczu trener GKS-u Bełchatów Marek Zup. Jego drużyna, wciąż rozpaczliwie broniąca się przed spadkiem, przyjeżdża na mecz 33. kolejki sezonu 2014-2015 do Gliwic. Piast nie wita gości zbyt uprzejmie. Konstantin Wasiliew w odstępie 120 sekund strzela 2 gole. Oba z rzutów wolnych, szczególnie to drugie uderzenie Stadiony Świata. Ale to dopiero początek niesamowitych zdarzeń w tym spotkaniu. Do niesamowitego tempa, które narzucili gospodarze, dopasowują się goście. Zaledwie 13 minuta, a już szansa na 3. bramkę w tym spotkaniu. Rzut karny, Arkadiusz Piech nie daje szans Jakubowi Szmatule. Bełchatowianie łapią kontakt. Ale Piast nie ma zamiaru dać się dogonić. Przechwyt w środku pola, długie, dokładne dogranie do Kamila Wilczka. A Wilczek, no sami zobaczcie! Ależ fantastyczny gol, warto go obejrzeć raz jeszcze. Piast prowadzi 3-1 i nie zwalnia tempa. Nie zwalnia tempa też Kamil Wilczek. 10 minut po swoim pierwszym golu trafia do siatki po raz drugi. Znów z ogromnym luzem w polu karnym. Jest już 4-1. Nie wiadomo, z kim założył się przed meczem Wilczek, ale najwyraźniej postanowił zdobywać bramki w 10-minutowych odstępach, bo mija kolejne 10 minut i napastnik Piasta wykorzystuje rzut karny. Wilczek zalicza hat-trick i daje gliwiczanom prowadzenie 5-1. Chwilę później Łukasz Wroński zmniejsza rozmiary porażki, Bełchatów przegrywa w Gliwicach 2-5.
Ale uwaga, uwaga, 90. minuta, więc czas Wilczka. Minęło kolejne 10 minut i proszę bardzo, Kamil Wilczek po raz czwarty. I to w jaki sposób? Co za zagranie, co za niesamowity gol. Cóż za niewiarygodny występ napastnika Piasta Gliwice. To była czwarta bramka Wilczka w tamtym meczu, 20. w sezonie, ostatnia w Ekstraklasie. Kamil Wilczek zostaje królem strzelców i przenosi się do Ligi Duńskiej. Damian Zbozień strzela jeszcze jednego gola w tym meczu, ale niczego to już nie zmienia. Piast Gliwice rozbija GKS Bełchatów 6-3. Kamil Wilczek zalicza super występ, a bełchatowianie dwa tygodnie później spadają z Ekstraklasy. Zostajemy przy sezonie 2014-2015, ale przenosimy się do Gdańska i cofamy do rundy jesiennej. Lechia podejmuje Ruch Chorzów. To starcie drużyn środka tabeli. Kto jednak pomyślał, że nie należy się po nim spodziewać niczego wielkiego, ten bardzo się pomylił. Jakub Kowalski, ładny rajd skrzydłem, zatrzymuje się z piłką do środkowania. Filip Starzyński, wow, cudowna przewrotka! Starzyński pokonuje Dariusza Trele, gol dla niebieskich, Ruch obejmuje prowadzenie. Trafienie Starzyńskiego można oglądać w nieskończoność, tak po prostu wyszło, powie po meczu pomocnik chorzowskiego klubu, który przeżywa swój najlepszy czas w karierze. Tuż przed tym meczem dowiedział się o powołaniu do reprezentacji Polski. Po przerwie Starzyński ma szansę wpisać się na listę strzelców po raz drugi, ale trafia w słupek. Za to odpowiada Lechia, a konkretnie Stojan Wranierz i jest 1-1. Piłkarzy Ruchu to nie załamuje, tym razem Grzegorz Kuświk, ale znów tylko w słupek. Wreszcie rozgrywający bardzo dobre zawody Jakub Kowalski ponownie daje Ruchowi prowadzenie, chociaż przy tej bramce pomaga nieco rykoszet. Piłka odbija się od nogi Ariela Borysiuka, za to wcześniej zupełnie nie przeszkadzają obrońcy. I gdy wydaje się, że chorzowianie mają ten mecz pod kontrolą, znakomitą kontrę wyprowadza Lechia. Maciej Makuszewski dogrywa do Antonio Czolaka, ten doprowadza do wyrównania. Na tablicy wyników remis 2-2. Radość gospodarzy trwa niespełna minutę. Debiutujący w Ruchu Edward Swiśniakow po raz trzeci daje gościom prowadzenie. Ale po raz trzeci do remisu doprowadza Lechia, także debiutant Kevin Friesenwichler w samej końcówce strzela na 3-3. Szalony mecz w Gdańsku, którego ozdobą była bramka Starzyńskiego, kończy się podziałem punktów. W krótkiej historii meczów w Ekstraklasie pomiędzy Wisłą Kraków a Termaliką Brukbetniecicza nie brakuje szalonych spotkań, w których pada mnóstwo goli. W top 10 tym razem przypominamy starcie z wiosny sezonu 2016-2017, które znakomicie rozpoczyna się dla Wisły. Tomasz Cywka uderza zza pola karnego, niezbyt mocno, ale po drodze kierunek lotu piłki zmienia Artem Putliwcew i Krzysztof Filarz nie ma szans na skuteczną interwencję. Wisła obejmuje prowadzenie. Ledwie dwie minuty później Łukasza Załuskę pokonuje jednak Patryk Misak. Do przerwy 1-1. Wisła w tym meczu ma przewagę, stwarza sytuację, ale brakuje jej skuteczności. Za to zaraz po przerwie winy odkupuje Putliwcew. Ukrainiec trafia głową i niespodziewanie to Termalika obejmuje prowadzenie. Jest 2-1 dla piłkarzy z Niecieczy. Wisła jednak nie rezygnuje do samego końca. Petar Brlek strzela, uderzenie blokuje Patryk Fryc, ale na tyle pechowo, że piłka ponownie odbija się od Brleka i lobując bramkarza wpada do siatki. Piłkarze Termaliki znów mogą mówić o sporym pechu, ale momentami sprzyja im też szczęście, na przykład gdy Semir Szkiewicz trafia w słupek, a Maciej Sadlok w poprzeczkę. Wreszcie doliczony czas gry, na tablicy wyników wciąż remis 2-2 i znów po bardzo chaotycznej akcji do siatki trafia Mateusz Zachara. Wisła wyszarpuje 3 punkty, Wisła wygrywa w Niecieczy 3-2. To było top 10 szalonych meczów wybranych na podstawie Waszych komentarzy. Pamiętajcie o nich także teraz. Piszcie, jakie mecze Wam szczególnie zapadły w pamięć i co chcielibyście jeszcze obejrzeć na oficjalnym kanale Ekstraklasy.